A jeszcze wracając do tych przebiegów tego autobusu, to na te próby liczycie na jaką ciągłą pracę? Załóżmy w okresie letnim ze słoneczkiem, tak, w optymalnych warunkach, ile on tych kółek, czyli inaczej roboczo godzin zrobi? No może najpierw zacznę od tego, że tak, autobusy testowe, które przyjeżdżają, one mają bardzo duże baterie. Pewnie pan widział, słyszał albo oglądał, to któreś miasto w Polsce, tylko już nie pamiętam, chodzi chyba o Gdańsk, ale mogę się mylić. W okresie zimowym zamontowano do tych autobusów ogrzewanie diesla, tak? Czyli tak zwane webasto w uproszczeniu. Ja rozumiem, że od strony jakby takiej ekologicznej jest może to tyle troszeczkę dziwne rozwiązanie, że mówimy, że jest to pojazd zeroemisyjny, a z drugiej strony ma ogrzewanie na diesla, czyli siłą rzeczy spala i wytwarza spaliny. Jest jakiś nowy pakiet czy nowy sposób sprzedaży tych biletów? To znaczy, ten projekt, który został złożony o środki unijne, on przewiduje również wymianę systemu dystrybucji biletów. Ta karta elektroniczna, ten bilet miesięczny, który obecnie funkcjonuje w naszej komunikacji, to jest produkt, który został zakupiony gdzieś tam chyba w 2008-2009 roku, czyli ma ładnie kilkanaście lat. W tym programie zakupu pojazdów elektrycznych będą ścieżki, tak? Ścieżki rowerowe, czy to dobrze? Wszystkie te projekty, które ostatnio były robione, one są kompleksowe. Wypłynął temat, te autobusy, które posiadamy w mieście gazowe, tak? I one w jakimś, no jeżdżą, tak? Na pewno jeżdżą.